Witajcie, szlachetne niewiasty i dzielni waszmościowie. Jako, że z natury jestem zbieraczem różnych pierdół, to co jakiś czas uraczę was filmikiem o kupowanych przeze mnie pierdołach na Allegro czy AliExpressie. Możecie tam dorwać za przysłowiowego piątaka Cardsharp, oczywiście podróbka, nazywany też nożem kartą kredytową, nożem do portfela. Jest to drobny gadżet o funkcji noża, waga około 30 gram. Tutaj mamy blokadę i teraz złożymy sobie ten nożyk. Dosyć szybko i sprawnie, jak widzicie. Jest to fajny gadżet za piątaka do portfela. Jeśli macie coś sobie potrzebę uciąć, podważyć, nakłuć, to jak najbardziej można tego używać. Pochwalić się taką śmieszną pierdołą. Natomiast jeśli chodzi o walory militarne, o samoobronę, o walkę tym, no to niestety nie polecam zbytnio tego, bo tutaj ten nóż łatwo się nam wygina i składa pod jakimś naciskiem, więc łatwo można się oszukać i momentalnie pod wpływem nacisku stracić tą broń, więc tu raczej z tym uważać należy i wykorzystać tylko, jeśli nie macie nic lepszego pod ręką. Warto też chwycić sobie ten nóż stabilniej, żeby nam się tak łatwo nie składał, czyli de facto nasza dłoń pełni funkcję rękojeści tutaj tego noża i asekuruje ostrze przed złożeniem się. No jakkolwiek oczywiście w przypadku przypału lepiej wybrać opcję ucieczki, wycofać się, nie warto bez potrzeby się narażać. A jeśli już macie zamiar używać broni, to raczej polecam jakąś pałkę teleskopową czy coś w tym stylu, bardziej takiego praktycznego. Ja osobiście jestem fanem pałek teleskopowych. Na szczęście nie mam tego potrzeby używać, ale znacznie przedkładam ją nad paralizator czy jakiś gaz pieprzowy i rekreacyjnie podczas ćwiczeń właśnie trenujemy sobie trochę pałkami teleskopowymi. No to tyle na temat tego gadżetu. Dziękuję i pozdrawiam, do usłyszenia.